Zakatarzeni odcinek 8, teraz już w wersji prawdziwej, bo wcześniej próbowaliśmy się połączyć. Tak, to nie udało się niestety. Przez telefon, ale powiedz, to jest zabawne, nie? Facebook taka interesująca platforma, tyle razy jej używamy na co dzień, a tu przyszedł taki moment, w którym się ząkujemy. Przychodzi co do czego, to widzisz. I nie wiem, jak obsłużyć. Masz tą świadomość, że jesteś na żywo, patrzą. Nie, no wiesz, odbiorcy, widzowie. Ja bym nawet może wolał, ale akurat wyszło jak wyszło. Hala Wałbrzyskich Mistrzów dzisiaj, a o czym? To za chwilę. Półfinały za nami. O ćwierćfinałach zapominamy, bo to już jest prehistoria. Półfinały za nami. Argentyna 3-0 z Chorwacją i 2-0 Francja z Maroko. Coś cię zaskoczyło? Znaczy nie, pozytywnie zaskoczyło mnie Maroko, choć absolutnie po tym, co pokazało we wcześniejszych meczach, nie uważałem, że awans, że to, że się znalazła ta reprezentacja w półfinale, jest jakimkolwiek przypadkiem. Mhm. Potwierdzili to tylko w tym meczu półfinałowym, ale myślałem, że jednak będzie to mecz bardziej, może nawet nie tyle jednostronny, ale Francuzi spokojnie go sobie od już po pierwszej połowie, po godzinie powiedzmy, wypracują taką bezpieczną przewagę dwóch bramek, będą ten mecz w każdym razie kontrolować. A Maroko no, rozegrało, można powiedzieć, kto wie, czy nie najlepszy mecz swój, choć i tak wcześniejsze mecze duże, wiele fragmentów miało naprawdę fajnych. Tam w pierwszej połowie przewrotka, że jeżeli by weszła do bramki, tam Loris chyba jeszcze sparował na słupek, byłaby to bramka turnieju z pewnością i też zupełnie mogła zmienić obraz tego meczu. No właśnie, obraz tego meczu na pewno by się zmienił, gdyby Maroko strzeliło bramkę. Zresztą mam takie wrażenie, że w każdym meczu, w którym przeciwnik naciskał na Francuzów, niezależnie od tego, czy to była Polska, czy jakieś inni przeciwnicy, ale atakował i Francuzi musieli się bronić, to Francuzi mieli problem i Francuzi nie byli do końca przekonani, jak grać. Sam trener nieraz mówił w przerwie meczu, wyciekały te informacje na Facebooku albo gdzieś podczas konferencji prasowej, że boją się tego momentu, w którym muszą gonić wynik. Ale też nawet pewne takie ustawienia taktyczne, pierwszy powiedz, zwłaszcza to było widać piłki zawodników z Maroka, czy z obrońców, czy zawodników kreujących akcje, no, przecinały drugą linię Francuzów. Tam były przerwy 20-30-metrowe między zawodnikami. To stwarzało właśnie do kreowania akcji Marokańczyków, do szybkich wyjść, kontr. No i naprawdę Francuzi tego meczu na luzie nie rozegrali. No nie, to był taki moment po tym, jak zdobyli bramkę, zresztą tak naprawdę ta bramka trochę tak całkowicie zaskoczyła wszystkich, bo chyba nikt się nie spodziewał po tym fragmencie meczu. Pierwsze kilka minut, piąta chyba minuta, jak dobrze pamiętam. Piąta, tak. I też ładny strzał. Wbrew pozorom nie taki jak miał łatwy. Tak. I czy obrońca mógł, no to tak się mówi, wiesz, ogon przed patrząc w telewizor, ale jak ktoś grał w piłkę, to wie, że postawisz stopę 20 cm wcześniej, już po prostu do tej piłki nie zdążysz, no, jesteś w stanie jasne zablokować. No nawet czasami wystarczy delikatnie się ruszyć w jedną czy w drugą stronę i już ten ruch potem na zasadzie reakcji na piłkę i to, co zrobi przeciwnik, też może być na tyle spóźniony lub po prostu cię zamuruje w danym momencie, nie wiesz, jak się zachować i też tak to wyglądało akurat chyba w przypadku tego obrońcy. No stracili szybko bramkę, ale potem Francuzów zdominowali. I to mi się naprawdę podobało, ja się raczej nie spodziewałem tego, że Maroko po stracie gola pójdzie tak do przodu odważnie. A tu zobacz, oni wyszli z założenia, że nie ma czego bronić. 1-0 przegrywamy, idziemy na całość. Uda się, to się uda. Wiesz, nie, to ale trudno. Nie było to takie, myślę, że założenie do końca takie, no wiadomo, było to wiązało się z jakimś ryzykiem, ale oni też byli świadomi, są świadomi swojej wartości. Naprawdę nie jest to drużyna, która w czwórce znalazła się przez przypadek, bo atakowali też, ale potrafili też, jeżeli trzeba było, odpowiednio wracać do obrony, tylną formację tutaj wspierać. Myślę, że to już po drugiej bramce dla Francuzów chyba poprzez taki ciągły ataki, bo to jednak była ponad godzina no bardzo intensywnej gry, że może to już trochę brakowało im też siły, no jednak coraz większe odsłonięcie, ale mieli bardzo dużo sytuacji, gdyby któraś
zdobyli bramki, gdyby któraś zakończyła się tutaj bramką, no to przy 1-1 nawet mogłoby być różnie. Sądzę, wiesz, nawet, że przy 1-2, gdyby ta bramka potem kontaktowo wpadła, to oni by już poszli całkowicie do przodu, nie patrząc na to, co się stanie. Nie wiem, czy by im się udało, bo dobrze wiemy, że to wtedy też otwiera drogę na szybkie kontrataki rywalowi, a Francuzi mają szybkich zawodników na skrzydłach i to mogliby wykorzystać. Ale dobra, załóżmy, że ta bramka pada, Maroko jest w stanie doprowadzić do remisu i potem co? Myślisz, że ta entuzjastyczna gra, to czym zachwycali wszystkich kibiców, byłaby w stanie zmienić coś w tym meczu, mimo tego, że... Myślę, że ostatecznie jakością... Francuzi by chyba i doświadczeniem jednak, choć Maroko naprawdę może się podobać gra tej drużyny, no to na kilku pozycjach Francuzi mają po prostu tych zawodników absolutnie topowych na świecie i to mogłoby zdecydować, ale wiesz, jak to jest w takich meczach, jedna nawet przypadkowa akcja, jakiś błąd. Mówię, mogło być ciekawie, tego się już nie dowiemy, ale myślę, jeżeli boję się, że Marokańczyków bardzo dużo siły kosztował ten mecz, ale jeżeli się odpowiednio zregenerują, no to nie są pozbawieni szans w walce o medal później z Chorwacją. Tak. No dobra, Chorwacja mówisz, podobał ci się mecz z Argentyną? Podobał mi się. Ja wiem, ty od początku mówiłeś Argentyna. Mam sentyment, tak jak pisałem zresztą i na Facebooku też, i Chorwatów lubię, no to też czasy jeszcze 98 rok, kiedy no zagrali po raz... No oczywiście tutaj moje bałkańskie te sentymenty się odezwą, Boban, no dobra, ja to Suke. Też się z tobą zgadzam. Jeszcze mi się podobał, no pewnie też nawiązujesz tu do tej akcji z rzutem karny, zresztą też w przypadku Maroka. No były takie Maroka, same Francja. Sytuacje, tak. Sytuacja, też właśnie to napisałem, że dla mnie absolutnie karny, niesłusznie podyktowany i być może trochę to Argentynie no, ułatwił wejście w mecz, choć to już tam była 30 któraś minuta, choć ja bym absolutnie tutaj karnego nie podyktował. Nawet jeżeli był jakiś kontakt tutaj z bramkarzem, to powiedziałem, są przepisy gry, są przepisy prawa, to z mojej działki, tak powiem, jest też duch prawa. I tak jak napisałem, no w półfinale Mistrzostw Świata takich karnych dyktować nie można. A czy to jakoś, no na pewno ułatwiło jakoś Argentynie, ale wydaje mi się, że jednak i tak by ten mecz wygrał. Efektowniejszego wygrać to spotkanie mogłaby i tak, ale no tutaj nawet na Facebooku co niektórzy się ze mnie śmiali, co niektórzy mnie skrytykowali, że to, czym ja mówię, kontakt był zawodnika z bramkarzem, no był na pewno, ja nie mówię, że nie było tam kontaktu fizycznego. No ale zobacz, przecież to jest aż niemożliwe, żeby w sytuacji, w której napastnik traci kontrolę nad piłką, tam gdzieś ucieka, nie wiadomo gdzie, no on wpada celowo w bramkarza, bo szuka tego kontaktu, wpada w bramkarza, ewidentny faul w ataku, w koszykówce, w piłce ręcznej, w każdej innej dyscyplinie byłoby to odgwizdane jako faul w ataku, a tu gwizdzą karnego, bo to jest Argentyna. Bardzo zbliżona, dziwna sytuacja była w przypadku meczu z Polską i ten faul, niby faul na Messi. Szkoda, że tam ta rękawica nie poszła wyżej, może jakby poczuł, to wtedy byłoby powód do tego, żeby zagwizdać coś tam. No ale teraz mamy mecz Francji z Maroko i też jest sytuacja taka sama. Maroko, zawodnik wchodzi z piłką w pole karne, i traci kontrolę nad piłką. Tak, przypadkowo mogę. No, dokładnie, obrońca gdzieś tam się z nim kontakt łapie fizyczny i sędzia nawet nie patrzy w kierunku pola karnego. I teraz nasuwa się pytanie, dlaczego? Czy dlatego, że to było Maroko? Marokańczyk dostał żółtą kartkę. Tak, zasymulowanie, tak, dokładnie. No, zasymulowanie, zafał w ataku, no cokolwiek takiego. I powiedz mi, gdzie tu jest ta taka sprawiedliwość? Argentyna się ciągnie za uszy i mów co chcesz, ten zespół nie gra tak dobrze, żeby... Znaczy nie gra tak dobrze, myślę, że oczywiście ma potencjał na lepszą grę, na pewno bardziej nawet efektowną. Myślę, że dziś ciąży na nich ta presja tej wygranej i może to ich trochę, nie powiem, blokuje. Może bierze jakiś rozsądek, pragmatyzm, górę nad jakimiś fajerwerkami tutaj, czy ja ciągnę to za uszy. Ile tam lat czekasz? 33, tak?
no zawsze dwa. Znaczy aha. Argentyńczycy 36, co my na awans z grupy. Ja 32, bo ja nie oglądałem Mundialu w 86, ale oglądałem. A Szreka oglądałeś kiedyś? Szreka kiedyś oglądałeś? No jakieś takie fragmenty. No tam na początku jest taka scena, jak królewna sobie czeka i Szrek czyta książkę, a to sobie jeszcze trochę poczeka i wyrywa kartkę z bajki. Ja tak myślisz? Liczę na to, że tu sprawiedliwości stanie się zadość, bo Argentyna naprawdę, niech mnie dalej hejtują, niech mówią co chcą. Zawsze wolałem Argentynę od Brazylii, ale naprawdę nie cierpię tego zespołu od czasu tych awantur, tego ich takiego brzydkiego zachowania, tego co Messi robi i mówi publicznie, tego jego pseudogwiazdorstwa. No, niektórzy mówią, że on ma chorobę Aspergera. No dobra, ale to nie tłumaczy tego zachowania bez względu na to, co się dzieje. Ludziom nie przystoi mówić pewnych rzeczy. Tam z szatni wyciekają też jakieś obrazki, filmiki takie. No, obraza. Nie, no, na pewno, że to jest niepotrzebny dodatek tutaj do tego. Ja ci powiem, wiele ludzi myśli podobnie jak ja, bo z kim bym nie rozmawiał, to twierdzą wszyscy, że za Francuzami też nie przepadają, ale najlepiej jakby tytuł został w Europie, choć to tak trochę farmowana Europa. Ale jednak Europa, bo przynajmniej z nazwy, kraj imigrantów, Francja. No i sorry, chłopaki, dziewczyny, ktokolwiek tam kocha tego pana z dziesiątką w biało-niebieskiej koszulce, ja im nie życzę dobrze w tym meczu. I sorry, możecie dalej mnie hejtować. Znaczy tak powiedziałem, że no, jakiś mam sentyment, ale tak samo, wiesz, to ten Mundial to dla mnie, no nie mam jakiejś takiej drużyny, żebym kibicował po prostu od początku do końca. Mam tu, mogę pokazać taką fajną rzecz. To jest Portugalia. Portugalia z 86 roku. No to jest... Dobrze, że powiedziałeś, że z 86, tak, bo jest. Szukałem tutaj tego pana z cerki, nie? Nie ma, to jest stare zdjęcie. No. To jest plakat, znaczy to jest plakat, że tak powiem... Z gazety jeszcze powiem. Z gazety, bo musimy tutaj młodszym widzom wyjaśnić, zawsze to wyjaśnię, jak coś pisze, że były takie czasy, że nie można było na żywo sprawdzać wyników 5. Ligi Wietnamskiej na popularnym portalu. Tak. Że jak chciałem znaleźć jakieś informacje, jakiekolwiek, no to chodziłem do siebie do domu na Strych. I tam była taka gazeta Panorama się nazywała, no i tam szukałem różnych, na przykład przed mistrzostwami prezentowane drużyny, potem sobie wycinałem. I to jest właśnie, była zapowiedź, to jest inny trochę, znaczy miałem tak plakat, nie ten sam, ale taki sam, był z podpisami drużyn, między innymi był tutaj Carlos Manuel, João Pinto, ale nie ten João Pinto z lat 90. bardziej znany, João Manuel Vieira Pinto, tak, no. Ale João Domingos da Silva Pinto, czyli no, kapitan FC Porto odbierał, jest na zdjęciach, gdzie Józef Młynar w 87 zdobywają Puchar Europy ówczesny, poprzednika Ligi Mistrzów. To ci powiem, to nie jesteś jakimś tu wyjątkiem, bo ja też takie rzeczy robiłem i sądzę, że wszyscy z tego naszego okresu właśnie w ten sposób zbierali. Właśnie, mam dużo właśnie takich plakatów i stąd też jakiś właśnie mój sentyment i do Portugalii też, a też taka ciekawostka, że akurat w 86, bo to była polska grupa, Portugalia, było też Maroko. No tak, i wtedy Polska wyszła z grupy. Maroko nam już po porażce 3-0 pomogło. Patryku Linekera, gdzie już byliśmy, praktycznie już się mogliśmy pakować. Maroko też nas uratowało wtedy, wygrywając nieoczekiwanie z Portugalią, że pozwoliło nam to zająć trzecie miejsce. Wtedy jeszcze można było wejść z trzeciego miejsca. Ale zobacz, w tym roku nam pomogła Arabia Saudyjska. No tak, czyli tak. Musimy zachować przyjazne stosunki z tymi krajami. A teraz jeszcze tak... I właśnie jeszcze nawiązując właśnie tutaj do moich sympatii, no też gdzieś w tej Portugalii kibicowałem tam i z drugiej strony fajnie, że Maroko w końcu jako pierwsza afrykańska drużyna, no już w ogóle fajna drużyna. No dobrze grają, tutaj nie ma przypadku, mówię, to nie tak, jest... Że mówię, że jakoś tak się nie nastrajam, że na śmierć i życie będę Argentynie kibicował, bo się spodziewam. Myślę, że nie będzie to aż tak bardzo otwarta gra, będą to trochę szachy, ale takie myślę, że szachy na bardzo wysokim poziomie. Chciałbym, żeby mimo wszystko Francuzi wygrali, a pomijając to, co tutaj opowiadałeś o tym wszystkim, Maroko dzisiaj naprawdę grało. To nie to, co Korea w Korei 2002, więc tutaj im się to jakby należało, bo wywalczyli sobie na boisku. Oczywiście tutaj nie wyciągał za załatwę. Czy wygrają z Chorwacją, o tym porozmawiamy już za niedługo. Natomiast powiem ci tak na koniec to słówko do Etiego Chałupki. Znowu będziesz popularny w naszym vlogu.
Muszę Ci pogratulować wytrzymałości nerwowej w tym słownym pojedynku z Marcinem Gawryszewskim. Siódma klasa szkoły podstawowej, znajomość flag europejskiej. Taki program jest z geografii, szóstkę byś dostał. Ten twój jakby rozmówca niekoniecznie. Dodatkowo jeszcze tam znajomość logicznego rozumowania tego, co jest napisane, umiejętności czytania ze zrozumieniem. No wiele by tam mówić różnych rzeczy. Kto czytał te kłótnie pod twoim postem, to rozumie, o co chodzi. Ale gratuluję ci tej wytrwałości, bo prawda jest taka, że w którymś momencie już tam mnie by nerwy zjadły. Następnym razem porozmawiamy o tym, co nas czeka w finale.